Moja lamcia jeszcze śpi, ale za chwilkę ją obudzę. Wstawaj, moja lamciu, wstawaj. Zobaczysz, co mam. Daj mi spokój, Bambiku. Patrz, mam kluczyki od auta mamy. Mamy auto się psuje, więc postanowiłem jej zatankować. Pojedziemy na stację i zatankujemy. O nie, głupi Bambiku. Ja już raz z tobą jeździłam. Już wiem, co się stało. Pamiętasz? Spokojnie, tym razem będzie okej. Moja mama da auto do naprawy, a my tylko jej zatankujemy. Dobra, Bambiku, hamuj już, bo zaraz coś się stanie. Nie, lamciu, to auto nie ma hamulcy. Te hamulce były popsute. Wszystko płonie. Musimy uciekać. Nie, lamciu. Co ja teraz zrobię? Co ja powiem mamie? Zniszczyłem jej auto. Chodź, moja lamciu. Zaraz coś ci pokażę. Znalazłem takie fajne pudełko. Tylko chodź za to drzewko, że mama nie widziała. Pewnie znowu znalazłeś jakieś dziadostwo i coś, co będzie mnie wkurzało. No, co tam masz w tym pudełku, Bambiku? Tu nic nie ma. Ono jest puste chyba, to pudełko. Co to za światło? Co jest? To jakiś glut! Matko, jakiś glut! Ja na nim jeżdżę, ale to śliskie. Jakiś napój mam dziwny. Bambiku, co ty znowu znalazłeś? Jakieś gluty, chodź nad wodę. Może to po wodzie jeździ? Zobaczymy, co, Bambiczku? Dobra. Lecimy, lamciu. Gdzie jest mój glut? Gdzie jest mój glut? Ty specjalnie chciałaś, lamciu, żeby wjechać, żebym nie miał tego gluta. Gdzie jest mój glut? I dobrze, Bambiku, bo ten glut to już mnie wkurzał. Wszystko miałam mokre od niego. Nie! Lamciu, zabrałem cię na tą plażę, bo chciałbym ci coś powiedzieć. Tylko się nie przestrasz. Co znów wymyśliłeś, Bambiku? Zobacz, jestem spoceńcem. Przyznaję się do tego, jestem spoceńcem. Nie jesteś żadnym spoceńcem, masz po prostu taką emotkę. No zobacz, jak za mnie leci. Zobacz, jestem cały mokry. To ja jestem cała mokra, bo muszę cię dźwigać i przestań już się pocić, po prostu jest tak gorąco. Zaraz pójdziemy do domu, to się czegoś napijesz. Czyli co, nie jestem spoceńcem? Lamciu, powiedz. Zobacz teraz. Ale jestem silny i co? Nie jestem spoceńcem? Bambiku, to był balonik. Nie, to był balonik. Niemożliwe, czyli co? Spokojnie, moja lamciu, zaraz coś zobaczysz. A, nie trzęść tak mną, Bambiku głupi, co ty robisz? Nie, tylko nie to. Dobrze, jesteś spoceńcem. A, nie gryź mnie, lamciu. Hej, lamciu, zabrałem cię na tą autostradę, bo chciałem ci pokazać, co dostałem od mamy. Co dostałeś od mamy, Bambiku? Zobacz, hulajnoga, jaka fajna, elektryczna i leci z niej nawet dymek. Robimy drifty. Przestań, Bambiku, pokręcisz mi się w głowie, zaraz się zwymiotuje. Lepiej byś mnie zabrał na to trawkę, tam są takie bardzo ładne widoki, a nie... Lamciu, ale ja chciałem pojeździć. Ja chciałem pojeździć, dostałem nowy prezent od mamy, a ty krzyczysz. Proszę. No dobrze, Bambiku, pozwalam ci. Jest, mogę, dziękuję. Zaraz zobaczcie, jak potrafię sztuczki. Nie, Bambiku, nie, tylko nie to, bo zginiemy. Zobaczysz, lamciu, jestem najlepszy, zapamiętasz to do końca życia. Na krawędzi życia jeżdżę w Fortnite, wi, ale zabawa. Lamciu, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź, musisz to zobaczyć. Co ty żeś znowu wymyślił, Bambiku? No dawaj. Lamciu, to jesteś ty. Narysowałem cię na tej ścianie. Bambiku, to nie jestem ja. Ja chyba nie jestem aż taka brzydka, a poza tym nie widziałem się nigdy w lustrze, ale trochę przesadzasz chyba. Byś się lepiej sam narysował na tej ścianie. No dobra, patrz, to ja w krzaczkach. Lubię krzaczki, wiesz jak ja lubię krzaczki. Bambiku, to nie jesteś ty. Chyba, że... No tak, może siedzisz tam, ty krzaczka jakoś lepia wystają. Byś coś, może fajniejszego narysował, jak potrafisz. No dobra, lamciu, masz tutaj tygryska. Podoba ci się ten tygrysek? No, tygrysek jest bardzo ładny, bardzo ładny. Lamciu, ale ja się go boję. Ja chyba muszę go zniszczyć. Muszę go zniszczyć, bo ja się go boję. O nie! Co? Ten tygrys? To jest ten sam tygrys, co go narysowałem. Lamciu, musimy uciekać. Z nogi, szybko! Uciekaj, syn Bambiku. Bambiku, chciałam ci coś powiedzieć. Możesz odłożyć ten telefon? Co chciałaś powiedzieć, lamciu? Chciałam zaśpiewać rapsa, tak jak ty robisz rapsy, to ja chcę.
Przecież ty na mnie nie umiesz robić rapsów, ja jestem najlepszy w tych rapsach. No proszę, Bambiku, tylko narysuj mnie na tej ścianie, zrobimy taką ala scenę i chcę zaśpiewać. No dobrze, moja lamcia masz. To jesteś ty i lecimy. Witajcie, to ja, Bambik i Lamcio. Ja rapuję, Lamcia rymuje, let's go! Siema, jestem Lamcia i dźwigam tego samca. Choć żaden z niego prosik i tak go lubię nosić. Czasem mnie denerwuje, gdy psotami się zajmuje. Lecz wiem, że mnie kocha, bo mnie ciągle w główkę cmoka. Miau, miau, yo, to dla ciebie, Bambiku, te rapsy. Teraz ukłon, Lamciu, dziękuję ci, ale masz piękne rapsy dla mnie. Jestem z ciebie dumny. Lamciu, zobacz, jaką mam maczetę. A po co ci ta maczeta, Bambiku? Będę polował na kurczaczki. Mam ochotę na słodziutkiego kurczaczka. Jestem jak Rambo. Jak się poluje na takie kurczaczki? To ty, Lamciu, nie wiesz, jak się poluje na kurczaczki? Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Zobacz, będę udawał kurczaka. Aleś ty głupi, Bambiku. Dobra. Cip, 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 gdzie są kurczaczki? Cip, 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 cip. O, o, jest kurczaczek, Lamcio, zobacz. Musimy się do niego zakraść moim tańcem i do boju. Gonimy go, gonimy, gonimy. Jest, udało się, Lamcio, mamy kurczaczka. Koku, 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 koku. Bambiku, uciekaj się, bo ktoś do nas strzela. Chyba polują też na tego kurczaczka. Szybko, szybko, szybko. O nie, on nas bija w powietrze, on nas opuścił! Lamciu, chodź ze mną, zobaczymy, tam coś jest na tej ścianie, jakieś ogłoszenie. Zobacz, co tam jest. Tam jest ten bananek, Lamciu, zobacz. No rzeczywiście, to jest ten zaginiony bananek, co masz zamiast zrobić z tym, Bambiku? Wiesz co, mam pomysł, zrobisz to ze mną, porozwieszamy ogłoszenia, wszędzie, gdzie się da. No dobra, Bambiku. Wiedziałam, że się zgodzisz. Dobra, bierzemy hobby horsika i lecimy w drogę. Tutaj się zatrzymaj, Lamcio, tutaj. O, jest już jedno ogłoszenie zamieszczone. Lecimy dalej. Teraz na tym drzewku. No. Ale, Bambiku, ty ładnie rysujesz. No co? Trzeba pomóc znaleźć bananka. Teraz tu na stacji benzynowej. Na pewno coś zauważy, bo ludzie przyjeżdżają tankować. I lecimy dalej. Jaka wielka skała. Na tej skale to na pewno coś go zauważy. Dobra, my robotę skończyliśmy. Teraz wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, zostawcie łapki i subiki, a bananek na pewno się znajdzie. Lamcio, nie chcę cię straszyć, ale chyba się zgubiliśmy. No, Bambiku, tam jest jakaś chatka, ale bym tam nie wchodziła raczej. Dobrze, Lamcio, tym razem się ciebie posłucham. Rozpalimy gdzieś ognisko na zewnątrz, chodź. Myślę, że w tym miejscu będzie okej. Bambiku, wejdź do środka, was marzyć na tym dworze. Lamcio, co jest? Ktoś nas chyba wołał. Do tego domku, chodź, musimy to szybko sprawdzić. Halo, halo, jest tu ktoś? Proszę pani, pani, jest tu pani? Lamcio, tu nikogo nie ma. Bambiku, ja to myślę, że coś tu jest nie tak. Dobra, usiądźmy na chwilkę. Mam cię, Bambiku, jestem duchem starej wiedźmy. Nie wypuśćcie cię stąd i zamienię cię teraz w wilkołaka. Lamciu, w nogi! To jakaś stara wiedźma! O nie! Ona zamieniła mnie w wilkołako! Proszę, widzowie, zostawcie łapki i subiki, a na pewno ona mnie odczaruje! Bambiku, a gdzie ty mnie znowu zabrałeś? Lamciu, znalazłem taki fajny przedmiot, który prowadzi mnie do tego miejsca. Coś tu musi być ciekawego na pewno, choć zobaczymy. No dobra. Zobacz, Lamciu, ten przedmiot prowadził mnie do tego posążka. Jaki on piękny, on jest cały złoty, się świeci. Lamciu, na pewno nam się nic nie stanie. Proszę, podejdźmy do niego. Ja bym do niego nie podchodziła. Boję się, chciałem go przesunąć, ale muszę to zrobić. Za chwilkę ci pokażę ten przedmiot. Zobacz. On jest trochę przerażający, ale to jest to. Bambiku, wyrzuć to, jest jakieś piekielne pudełko. Nie, Lamciu, ja muszę to zrobić, jestem taki ciekawski. To jest takie piękne. Jest na 3-4. Nie, Bambiku, co ty zrobiłeś? Co się zrobiłeś? Zobacz, ktoś do nas strzela, to chyba strażnicy. Uciekaj, to strażnicy tego miejsca. Nogi, Lamciu, hobby horsiku, dawaj szybciej, szybciej, hobby horsiku, musimy stąd uciekać.